Najwięcej pieniędzy otrzymała gmina Polkowice. To niebagatelna kwota, bo aż blisko 23 miliony złotych. Dzięki nim przebudowana zostanie ulica Dąbrowskiego. To jest ten odcinek ulicy, który prowadzi od ronda Wolności do zakładów górniczych Rudna, następnie wpina się w drogę 331. Bardzo ruchliwy odcinek, wspierający właśnie cały ruch samochodowy, osobowy do zakładów górniczych Rudna. W ramach inwestycji zostaną wykonane nie tylko zostanie wykonana nawierzchnia tej drogi, ale również miejsca parkingowe, bardzo tam potrzebne. Gmina Chocianów takim trochę podwójnym szczęściarzem jest, bo i słyszeliśmy tutaj, jak mówił pan minister, pieniążki płyną do nas także z gminy Zagłębia Miedziowego, z tej dotacji dla związku. A te 10 milionów, które de facto właśnie widnieją na tej promesie, idzie na rozbudowę i budowę generalnie całej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców, także i dzieci, i seniorzy będą mieli na terenie gminy zupełnie nowe miejsca rekreacji, odpoczynku. To druga edycja programu inwestycji strategicznych. Cieszę się, bo powiat polkowicki, samorządy powiatu polkowickiego łącznie pozyskały prawie 110 milionów złotych z tego funduszu, z czego sam powiat to jest kwota prawie 15 milionów złotych, no i same Polkowice, miasto Polkowice 22 miliony złotych na infrastrukturę drogową. To są te największe kwoty, oczywiście też Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, kwota kilkunastu milionów złotych na potrzebne inwestycje dla lokalnych samorządów. Symboliczny czek otrzymała również gmina Przemków, Gaworzyce, Radwanice i Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.